Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Oto jest kolejny odcinek z gry Plantera. Tak, oto jest kolejny odcinek, jak dziwnie to powiedziałem, no nieważne. Generalnie nie zmieniło się od poprzedniego odcinka nic, kupiłem tylko jedną tutaj świnkę. Świnek poprzednio nie mieliśmy. No i co, dzisiaj sobie właśnie będziemy, dosłownie praktycznie jestem zaraz po nagrywaniu poprzedniego odcinka. Tak jak widzicie, uzbierałem tylko troszeczkę, no nie tak troszeczkę, 4000... 4000... Escape. Wybaczcie, jak ja bym nie chciał tego kupować. Okej, generalnie uzbierałem tylko 4000 golda, żeby mieć co pokazywać na początek. Po prostu zszedłem sobie na dół i zjadłem kolację i tak patrzę. Ej, no come on, nie chcę tego klikać. I tak patrzę i no nice, 4000 golda. Zobaczymy generalnie co mamy, bo mamy prawie 11 level. Co mi się nowego pojawiło? Mamy tutaj nowe te takie sadzoneczki. Oraz mamy nowe drzewka, których poprzednio wam nie pokazywałem i których jeszcze chyba nie ten... Nie jestem pewien, czy mieliśmy je... O, teraz mamy jeszcze nowe, nie mieliśmy tych. A teraz odblokował nam się jeszcze nowsze. Od razu je sobie posadzimy, od razu generalnie... zróbmy sobie tak, zróbmy sobie takie miejsce... Kupmy nowe miejsce. W taki sposób. Kolejnego już na razie nie chcę. I kupmy na nim wszystko, co mamy najlepsze. Czyli o, tutaj też mamy, tak jak widzicie, dynię, czy cokolwiek to jest, to też jest nowiutkie. Najlepszą sadzoneczkę. I najlepsze drzewko. Pyk. Aha, drzewka zajmują dwa pola. Okej, to jest ciekawe. Ciekawa informacja. Ile za taką dynię jedną jest? 6 aż. Wow. Dobra, no to generalnie najpierw skupiłbym się na tym, żeby wszystkie te sadzoneczki zamienić na dynię. Ogólnie, chyba tutaj mam jeszcze jedno dodatkowe miejsce, no dokładnie. Zróbmy tak samo, kupmy ten taki najdroższy secik. Aha! Okej, bo tutaj mi coś zniszczyło. Te drzewka. Coś mi musiało zniszczyć, bo nie kojarzę, żebym aż w tyle miał, wiecie, wolnych... Coś mi musiały zniszczyć, jak poszedłem jeść kolację. No nic. Kliknijmy sobie w motylki. Fakt, czekajcie, bo zapomniałem sprawdzić. Okej, zacząłem nagrywać 19, no powiedzmy 57. W każdym razie taka jest godzina, jak to nagrywam. Okej, z tych drzewek są aż po 3 golda. Jak coś nam spadnie. Także całkiem ładnie. Drzewko, pyk, ojejku, już jest drogie, już jest dosyć drogie. Tutaj możemy kolejne? Nie możemy, nie ma miejsca, dobrze. Co do zwierzątek? No świnek możemy jeszcze troszeczkę nakupować. Jeszcze... Aha, już nie możemy mieć więcej niż 5, dobrze. Więcej niż 5 tych... kur, czy co to tam jest, nie możemy mieć. Przydałby mi się może strach na wróble? Może kupmy. Stracha na wróble, nie są taki drogi. A co ty robisz? Protect Garden, okej. Fajnie. Może być, przyda nam się. Strach na wróble także. Generalnie, o, można go postawić tylko w znaczących odległościach. Generalnie doszedł on całkiem niedawno, jest to nowa, nowa jednostka, że tak to ujmę. Fajnie, na pewno nam się przyda, wiecie. Będzie to nam zwiększy troszeczkę zarabiany hajsik. Dobra, co ja bym chciał zrobić? Pozbyć się tych słabszych sadzonek. Ogólnie tu w ogóle nie ma żadnej sadzonki, tak swoją drogą. Co to jest? Wow, patrzcie ile on zrzuca pieniędzy. Klikanie na niego się opłaca. Wow, pierwszy raz to widzę. Ciekawe. Dobra, tutaj nie mamy żadnej sadzonki, więc ja bym sobie wrzucił za 500 tą. Okej. Tanie są te dynie, więc ja bym, wiecie, ja bym coś tutaj zrobił z tym. Tym faktem. Najpierw pozbądźmy się marchewek. Pyk. Okej. Posadźmy w zamian za to dynię. Okej, nice. Na razie mnie na więcej nie stać. Całkiem elegancko. Ten piesek sobie tu funkcjonuje. Myślę, że jak będzie się dało, to kupię jeszcze więcej takich piesków, żeby one, wiecie, odganiały. Da się, da, dobrze. Żeby one odganiały. To za 5000 też jest kuszące, ale
To jeszcze nie na teraz, że tak to ujmę. Nie mam co się na razie skupiać na tym, żeby dokupywać miejsca. Na razie skupię się na tym, żeby, wiecie, zmaksymalizować tutaj wszystkie... Po prostu na tym miejscu wszystkie te najdroższe rzeczy, jakie mogę wrzucić. Okej, myślę, że kolejne w kolejce są sadzonki. Tak, sadzonki. Sadzonki, nie, no chyba jednak one po 1000 coś teraz, to chyba jednak lepiej mi te dynie kupić. No szczerze, tu chyba nic nie ma, no dokładnie, tu nic nie ma. A było, czyli coś niszczy, coś niszczy. Czyli też chyba trochę głupio zrobiłem, że taki duży... O. Niego trzeba klikać, dużo golda za niego jest. Okej, 12 poziom. O, możemy kupować, czyżbyśmy mogli kupować... Aha, nie, po prostu dostaliśmy dodatkowego pracownika, z tego co rozumiem, mamy ich 7. I dostaliśmy owieczki. Ale mam za dużo zwierząt, bo zwierzątek można mieć 9. Więc... Chyba, że zwiększymy, czekajcie. No tak, jak się zwiększa ogród... To też i więcej zwierzątek można mieć. Ciekawe. Mnie martwi, że nie mogę ich schować. Znaczy, może jakoś mogę. W sensie, że muszę je jakby... Wiecie, muszę je jakby wyrzucać do kosza. W momencie, w którym bym chciał... Czekajcie, może nie muszę. Nie no, chyba jednak muszę. Dobra. Koszyk. Jedną... Jego, tak dziwnie brzmi wyrzucać zwierzątka do kosza, trochę okropnie. Dobra, owieczki. 3 akurat. 3 owieczki na 3 miejsca, piesek sobie tu funkcjonuje. Brakuje mi tych najlepszych sadzonek, wiecie, na każdej tej, ale już za każde pole każda jest droższa i teraz one naprawdę kosztują bardzo dużo. Okej, rosną tu dynie. Generalnie, co będziemy mieli kolejne? Na 15 drzewka, on to nie tak prędko. Na 14 ten... Wow, co to jest? Co na 13 dostaniemy? O, tutaj coś nowego. O, to idealnie. Idealnie. Bo wiecie, jak to nowe, to będzie tańsze. Wow, ile tutaj jest ogólnie tych muszek i wszystkiego. Pyk. No gra mi się mega spodobała, no po prostu co tu dużo mówić. Tylko też myślę, że... Okej, pyk. Tak jak mówię, zbyt dużo po tych, po odcinkach... O, już 12 za takiego kreta dostaję. Zbyt dużo nie... Będę starał się, wiecie, nie robić zbyt dużo między odcinkami, bo to... Tak jak mówię, da się tę grę w miarę szybko skończyć, ewentualnie... Przynajmniej z tego, co mi wiadomo. Ewentualnie będę po prostu między odcinkami... zbierał pieniądze, nie? Chociaż wiecie, ciężko w tej grze zbierać pieniądze i nic nie robić, naprawdę. Bo tak wiecie, każda kolejna inwestycja wspomaga jakoś wasz progres. Bardzo żałuję, że pracowników nie można tu kupować. Myślę, że mogliby to... Okej, tu mamy naszego pieska. Okej, idzie lis. I idzie coś takie... Podejrzewam, że ci przeciwnicy są zależni od tego, jakie zwierzątka mamy. Czyli ten się pojawił, ten pewnie owce straszy, taki wilk troszeczkę. Mnie ciekawi, ile my z owieczek mamy, jaki zysk. Martwi mnie trochę, że, ja tego nie widzę. Że ciężko mi to zobaczyć. O, jest owieczka. Wyrzuciłaś coś? 5, chyba 5. Mamy za owieczki. Także no całkiem sympatycznie. Okej, mamy 1000 coś. Stać nas w ogóle, moglibyśmy poszerzać, ale... Nie jestem co do tego przekonany na razie. Chociaż z drugiej strony... Mam tutaj parę, wiecie... Te jabłonki to już bym mógł zamieniać na inne drzewka. Na te, ale to jest... No, koszt jakiś jest. No dobrze. Dobrze, usuń. I jedno takie drzewko chciałbym. W zamian. Dobra. Elegancko. Na polach bym się skupił, ale wiecie, tych pól jest tyle, że w efekcie jedno jest bardzo drogie, jeśli się nie mylę. No, 700 coś swoje już kosztuje, a zaraz nam nowe, wiecie, nowe pole nam zaraz tutaj wleci.
Wow, w ogóle patrzcie jaką tutaj mam. Chciałbym tych, wiecie, chciałbym się tych sadzonek pozbyć, ale te sadzonki, one są strasznie, strasznie drogie. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mam ich dużo, no 1000 coś za jedną, to... Korzyści nie są wcale miarodajne, tyle powiem. Okej, kupmy nowe miejsce. I co zrobimy sobie z nowym miejscem? O, przyszedł nam nowy pracownik. O. To jest bardzo dobra informacja, że ten tu biegnie. Jak najbardziej trzeba go wyklikać. O, dobrze, skillowo dobrze w niego wycelowałem teraz. Okej, no i na nowym miejscu. Spierdzielaj. O, kolejny za 1688. Na nowym miejscu zaczynamy na bogato. To kosztuje tylko 80 teraz, bo mam tego mało. I teraz tak. Wszystko, co nie jest dynią... Okej, buraków się pozbędę i wrzucę w zamian za to te nowe rzeczy. Bo na razie są bardzo tanie, więc teraz opłaca mi się ich pozbywać. Okej, pyk. I zamiast ciebie... Aha, dobra, nie pozbyłem się tego, tak? Fuck. Nie do końca. Czegoś się pozbyłem. O czego? Koszyk. Ciebie chcę się pozbyć. Nie wiem za bardzo co ja zrobiłem, ale... Ale dobra. Okej, ile jest za takie śmieszne coś? 4, okej. 4 to całkiem przyjemna kwota już. O, mój pies szczeka. Ciekawe na co. Okej, piesek przestraszył tutaj liska, z tego co widzę. Aha, tutaj też mam jeszcze pole. Aha, bo to się poszerza jakby w dwie strony. W taki sposób, okej, rozumiem. Myślałem, że tylko wiecie, o jedno pole poszerzam, a tu o dwa. O dwa poszerzam, ciekawe. To generalnie wydaje mi się, że moi pracownicy, z tego co tutaj jest napisane, increases the time your help works while you are away from the game. Czyli jak sobie pójdę, to mogę to odpalić i oni będą mi tu pracować. Mimo, że mnie nie będzie w grze. Bo to chyba nie działa, także jak wyłączę grę, to ona mi sama działa w tle tutaj. Redaktujemy tak jak Clicker Heroes, w sensie, no nie, że w tle, ale w sensie, że też działa, no tutaj to tak nie działa. Myślę, że po drugiej stronie przydałby mi się na pewno piesek. O, tutaj. Zobaczcie, on przestraszy nam tutaj liski. Jak mam dwa pieski, to już całkiem fajnie powinno działać. Dobra, co ja tu bym jeszcze chciał? Chciałbym drzewo. Tak, to drzewo tu bym chciał posadzić, a co do sadzonek... No to tę. Zastanawiam się może nad tą z 14. Ogólnie wydaje mi się, że sens miałoby zrobienie czegoś takiego. Ogólnie sadzonek mam mniej niż mieć mógłbym. Więc posadźmy sobie może tutaj to. W taki sposób. Wiecie, żeby po prostu jakkolwiek zagospodarować przestrzeń. Drzewek chyba mam... Okej, postawmy sobie tu gruszkę. I tutaj też gruszkę, żeby zagospodarować, wiecie, przestrzeń, żeby tutaj coś się działo, o. Żeby nie było tak, wiecie, że miejsce po prostu nie jest w żaden sposób wykorzystywane. Okej, królik, spierdzielaj. Za gruszkę jedną jest 2, no to nie jest to na pewno tyle, co za te pomarańczki, czy cokolwiek. Ale nie jest to, wiadomo, nie jest to zły wynik. Okej, chcę dobić szybko ten 14 poziom, bo jestem pewien, że na tym 14 będzie w miarę spory przeskok. Znaczy, spory przeskok. Odblokują nam się nowe sadzonki, a to oznacza, że wiecie, one będą na początku tanie, no bo nie będę miał żadnej takiej, więc z początku będą bardzo tanie. A to mnie bardzo, bardzo cieszy. Pyk. Lisek, spierdzielaj. Jest tutaj jeszcze coś, co... Sprawdzę sobie... Średnio tę zakładkę ogarniam. Myślę, że powoli mógłbym zbierać na to. Zwiększa mi ogólnie na stałe. O, wow. Dobra, tutaj informacja. Z niego jest dużo pieniążków. Na nim naprawdę można ładnie zarobić. Okej. Myślę. Nie no, już więcej poszerzać to ja nie mam po co. Wiecie, najpierw bym się skupił na tym, żeby zmaksymalizować zyski z tego. Z tego co tutaj mam.
Kolejny strach na wróble. No nie wydaje się to głupia inwestycja. Bo jednak wiadomo, zawsze jakiś zysk te ptaki podpierdzielają. O, tutaj sadzonki mi brakuje w tym miejscu, ale to zaraz... Ojku, wybaczcie, znaczy wybaczcie, usiądę sobie po prostu lepiej. Pyk. Ptak, nara. Okej, wiem, że właśnie strachy na wróble wlazły w najnowszym patchu do tej gry. Także fajnie, fajnie, że coś się dzieje na pewno. Ile mnie zwierzątka kosztują? Owca, ojejku, 1300 coś, masakra jakaś. Jakaś masakra. Pyk, piesek sobie tam biega, dobrze, mam dwa te pieski. Biorąc pod uwagę, jak duże mam pole, to tych piesków przydałoby mi się więcej. O właśnie, bo tutaj na przykład dzieją się różne złe rzeczy. Okej, sadzonki. Sprawdźmy, gdzie ja nie mam sadzonek. Wszędzie mam, z wyjątkiem miejsca tutaj. Więc pyk, nowa sadzonka leci tutaj. Okej, tych bym się pozbył. Pyk. Koszyk. I koszyk. I na miejsce tych wrzuciłbym te. O. I teraz jest generalnie bardzo fajnie. Ciekawe, jak one funkcjonują. To papryczka za 4. Okej, za 4 może być. 4 mi się podoba. Ogólnie mówię, niedługo będziemy się zbliżali chyba do odblokowania wszystkiego. No wiecie, oczywiście będę się tutaj starał wyfarmić jak najwięcej golda i ogólnie będę starał się wam pokazywać, jak się zmienia mój ogród. I ogólnie, tylko boję się, że dojdę do momentu, w którym będę sadził, wiecie, tylko te najdroższe rzeczy. I tylko wam mówił, że wiecie, z odcinka na odcinek, że o, przybyło mi tyle, a tyle drzew, nie? Ogólnie tych pomocników mogłoby być ciut więcej, tak mi się wydaje, że to by było fajne. Okej, na 18 mamy ostatnią rzecz, którą ja tu widzę. Na 19 jest ostatnia, okej, na 17 już mamy sadzoneczki. Chyba, że to jest jeszcze w bok, wiecie. Fajnie było, jakby tego było gdzieś, nie wiem, do 40, 50 poziomu, żeby faktycznie... Wiecie, było co tu robić przez całą grę. Spierdzielaj. Dobra, pyk. Okej, lisek. Na razie nie będę poszerzał, bo to nie ma sensu chwilowo. Chwilowo to żadnego sensu nie ma. Powoli zacząłbym zamieniać. Muszę się właśnie zastanowić, co teraz zrobić. Zamieniać te najdroższe... Stać mnie na to najdroższe drzewo, ale na 15 poziomie znowu już będę miał nowiutkie drzewa i one będą tańsze niż te, które teraz mam. I wtedy mógłbym te, wiecie, jabłonie 2-3 zamienić na te droższe. No, to by miało wtedy nawet sens. Albo z dyniami mógłbym coś... Znaczy, o, z tymi mógłbym coś zrobić. Bo one jeszcze są tańsze dalej niż dynie. Ogólnie... O, dobry znak. O, wyklikałem trochę golda teraz. Jeszcze po drodze wilka zdzieliłem. Nie chcę tutaj kupować miejsca. Okej. Momencik, zróbmy sobie podgląd. Co ja tu mam? Aha, tych buraków już bym nie chciał. Wolałbym te nowe mieć. Pyk. Usuń. Czy mnie na 2 będzie stać? Powinno. Okej, kolejny już za 1000. Tak coś czułem, że to nie będzie takie tanie. A dobra, to kupmy sobie jeszcze... O, tu jeszcze są buraczki. Pyk. Okej, no 1000 coś, 1900 to już jest mega drogie. Kolejny kosztuje mnie 3000. Ogólnie myślę sobie, czy teraz nie uzbierać na to za 5000, co mi mnoży ogólnie do końca gry. Wiecie, daje mi mnożnik. Wydaje się mi się całkiem fajne. A 5000 też w tym momencie nie będzie mi aż tak trudno uzbierać. Ogólnie zbliżamy się do 15 poziomu. I tutaj są jakieś te muszki. Też zastanawiam się, jak z tymi zwierzątkami, nie? Co sobie tam... Bo mam 3 owce, no na razie nie uśmiecha mi się kupować kolejnej za 1600. Co do drzewek... Aha, w ogóle zobaczcie. Mogę tutaj kurczaki spokojnie postawić, bo
Mam 11 na 11 zwierzątek dopiero teraz. Okej, okay, 8 na 8, 11 na 11, 11 na 11, dobra. Trochę może błąd, że kurczaki postawiłem, ale dobra, niech sobie na razie będą i kurczaki. Co mi tam szkodzi? Kolejny poziom to 15. Na 15 są drzewa, okej. Okay. Na razie w te zwierzątka wolałbym się nie bawić, czekajcie chwilę. Fuck, zgubiłem WASD, wiecie, zgubiłem wsad. Ojejku, ile tu się tego nagromadziło, jakaś masakra po prostu. Ile tu jest do naklikania golda. No ogólnie ten gold w miarę mi idzie, ale najchętniej bym moje 5000 bym uzbierał, jak nic. Tych jabłonek to już bym się pozbył, bo wiecie, jeden golda to już jest dla mnie tak, no. Staram się raczej unikać już tych, co mi dają jeden golda, no może unikać, nie no, ale chodzi o to, że... Gdzie ty biegniesz? Kurde, nie mogę w niego trafić. Dobra, trochę na nim wyklikałem. Co jakiś czas on przebiega, jestem ciekaw co ile. Dopiero w tym odcinku go zauważyłem. Okej, dynie są za szóstkę, to jest naprawdę całkiem fajnie. To jest za czwórkę na przykład, ale podejrzewam, że dużo szybciej rośnie. Okej, wiśnie dostaliśmy. Wiśnie ciśnie, ile one kosztują? 750. Pozbądźmy się dwóch drzewek, tak mi się wydaje. Ciebie. I ciebie. I... Posadźmy sobie tutaj te wisienki. O, teraz to wiecie, na kozaku. Ciekawe ile za jedną wisienkę jest. Sprawdzimy zaraz. Pewnie z 5, 6, coś takiego. Albo 4. No nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Jeszcze tutaj jest jedna jabłoń, której chciałbym się już pozbyć. Czwórka, no to nice w sumie. W sumie nice'owo. Ile mam za kolejne drzewko z wisienkami? 2800, fuck. To może kurde, lepiej nie. A tutaj ile mamy za... Stracha na wróble mamy 2000. No kupiłbym go, bo jednak no... Wpierdzielają mnie te gołębie troszeczkę. Ciekaw jestem jak to funkcjonuje, że odchodzę na godzinę i co? Jestem ciekaw jak to działa. No sprawdzę to sobie i możliwe, że wam powiem. Bo już powoli dzień dobiega do końca, więc... Pewnie już kolejny odcinek będę nagrywał jutro. Wiem, wy widzicie te odcinki w pewnych odstępach, ale ja je nagrywam praktycznie po sobie. O! On jest dobry. Chyba najbardziej się opłaca w taki sposób. Zjechać trochę na bok i w niego klikać. Dobra, mamy 2800. Ja bym pozbierał, do tych 5000 pozbieramy. Tak mi się wydaje, że to będzie najlepszy pomysł. Okej, w pieska już chciałem klikać mojego. Kurde, dynie dają najwięcej. Dynie dają najwięcej. Okej, wisienki sobie tutaj są. Kolejnym krokiem będzie pozbycie się gruszek. I wiecie, wrzucenie za nie wisienek, tudzież pomarańczy. Ale... Nawet stać mnie na drzewko wiśniowe, na razie sobie odpuszczę. Tych z malinkami też bym się powoli pozbywał i wrzucał za nie te... Wiecie, te tutaj, ale na razie mogę sobie pomarzyć, bo nie mam tyle... Nie mam takich funduszy, żeby sobie na to pozwolić. Okej, ja bym to za 5000 kupił, wiecie, co mnoży. Generalnie stracha na wróble też bym kupił, to jest, mogę posiadać 4. Wiecie, im większy ogród, tym o więcej rzeczy trzeba zadbać. Powinienem mieć, myślę, że troszeczkę więcej tych piesków. No ale w sumie tyle to też mi wystarczy. Wiadomo, nie gonią zwierzątek aż tak bardzo, zwierzątka sobie tu funkcjonują. Spierdzielaj, ucieka sobie. Zobaczcie generalnie jak mi złoto przybywa. No jakoś to leci. Pozwólcie, że ja sprawdzę ile nagrywam, żeby nie było potem... Oh fuck, nagrywam z 20 minut. Myślałem, że tak wiecie, z 15, 14. Dobrze, zaraz sobie, w takim razie zaraz będziemy zbliżyli się powoli do końca. Ale uzbieram te 5000, bo jestem naprawdę ciekaw co się stanie. W sensie jak to będzie wyglądało, no czy dwa razy, czy wszystko będzie droższe dwukrotnie, czy jak. Okej, tu jest za to też dodatkowy pracownik, czyli jakby z tego co rozumiem na jednego pracownika przepadają jakby dwie pozycje. Raczej właściwie trzy, jeżeli liczymy, zależy czy liczymy na drzewka, czy na te takie jakby farmy. Okej. Pyk. I co teraz? Boom. Kolejne kosztuje 10k. No tak, wszystko jest dwukrotnie droższe, jabłka są za 2, to za 8,
No dobra, teraz będzie mi dużo, dużo łatwiej. Patrzcie, niedługo w ogóle będę miał znowu to 5000. Ale dobrze, moi drodzy, to było na tyle, bo ja się w to zagram dosłownie, no... masakrycznie, tak mi się ta gra podoba. Ja się z wami żegnam, jeżeli się podobało, to zachęcam do zostawienia łapki w górę, tudzież suba, jeżeli chcecie śledzić mój kanał. Ja sobie zaraz kupię stracha na wróble. Kurde, miałem nic nie robić poza nagraniem, a po prostu, no nie wytrzymam. A martwi mnie to, bowiem, że czuję, że mogę tę grę bardzo szybko skończyć. A to jakoś, wiecie, nie jest moją ambicją. Ja bym tu chciał mieć, nie wiem, z 1000 poziomów, kurwa. Z 1000 poziomów, ja bym to wyklikał. Nie ma po prostu innej opcji. Dobra, pyk, pyk. Wstawiamy sobie stracha. Dobra, także cóż, moi drodzy, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Liczę, że kolejny odcinek z Plantery wam się podobał. I cóż, do usłyszenia w kolejnych. Także trzymajcie się. Cześć!